Otworzyliśmy właśnie drugie forum maturzystów. To jest największa impreza edukacyjna w naszym regionie. Cieszymy się, że organizujemy to w Politechnice Opolskiej, w murach Politechniki Opolskiej. Mamy okazję tutaj gościć przyszłych, wierzymy, że przyszłych studentów, naszej studentki, studentów naszej uczelni. Wierzymy, że ta wiedza, którą dzisiaj pozyskają i pozyskują, będzie dla nich bardzo przydatna. Ale z drugiej strony jest jeszcze jeden ważny aspekt, że ta młodzież ma być może w niektórych przypadkach pierwszy kontakt z uczelnią wyższą. Mogą zobaczyć, jak wyglądają nasze budynki, jak wyglądają nasze aule. Stąd jest to dla nas bardzo ciekawa i bardzo pożyteczna impreza. Możemy przekazać im informacje nie tylko te, które są w stanie sami wyczytać ze strony internetowej, z dostępnych im dokumentów, ale także możemy pokazać im żywe przykłady błędów, które wystąpiły na maturze w poprzedniej sesji. Tak jak przed chwilą skończyłem mówić o przykładach błędów, które popełnili maturzyści w maju 2023 roku. Najczęściej popełniają błędy rachunkowe. Mimo że sprawność rachunkowa została wpisana jako jedno z wymagań ogólnych, to te błędy po prostu są i one będą. Konwent jest bardzo potrzebny, ponieważ my jako licealiści mamy pierwsze takie zdarzenie z Politechniką i możemy też się czegoś dowiedzieć, jakby jakie są tu w ogóle profile na Politechnice i co może nas interesuje mniej więcej, bo wiadomo, mamy jakieś tam rozszerzenia, ale też no, musimy tu już troszeczkę zobaczyć, co nas interesuje, jakie ewentualnie kierunek przyszłościowy będzie nas interesował. Też jakoś się przygotować pod maturę troszeczkę, tak, bo to już tak musimy się jakoś ukierunkować w tym roku. Uważam, że takie imprezy mają bardzo duże znaczenie dla nas, dla maturzystów teraz tegorocznych, ponieważ można się dowiedzieć dużo rzeczy o różnych kierunkach. Można sobie zobaczyć, jakie mamy zainteresowania, popatrzeć na stanowiska, jakie tutaj są przedstawione, bardzo ciekawe rzeczy można tutaj zobaczyć. Zawsze interesowała mnie informatyka, lecz niestety nie jestem za bardzo uzdolniony z matematyki. Ja wiem, że to jest bardzo potrzebny przedmiot na tym kierunku, ale bardzo ciekawe są tutaj stanowiska, jeśli chodzi o jakieś inżynierię i programowanie. Dowiedziałem się dużo o maturze ustnej z języka polskiego i dowiedziałem się, na co zwracać uwagę, jak czytać polecenia na maturze. Ja uważam, że ta impreza na pewno jest potrzebna, bo uczniowie różnych szkół mogą znaleźć swoje zainteresowania, mogą się więcej dowiedzieć o ich zainteresowaniach. No, a to też jest takie trochę integracyjne spotkanie, dzięki którym dowiadujemy się dużo wiadomości, przygotowujemy się do matur. Więc na pewno daje to jakieś plusy. Też jest potrzebna, ponieważ żebyśmy dobrze wiedzieli, czego mamy się dokładnie uczyć, dużo nam dadzą, że tak powiem, dodatkowe informacji na temat tego, jak maturę napisać, więc myślę, że to jest przydatne, taka organizacja. Jestem dzisiaj tutaj z Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Chcemy pokazywać przyszłym kandydatom na studia na naszym wydziale, jak funkcjonuje wydział, różne ciekawostki, przedstawić ofertę, ale również dodatkowo mówić o tych rzeczach, które na uczelni dzieją się ponad studiowanie tylko i wyłącznie jako naukę, czyli samorząd studencki.